No hello tutaj, Purpose. Witam w kolejnym Q&A-u. O nietypowej godzinie było 16 zazwyczaj. Zazwyczaj to było 10, 14 albo 19, ale chcę wypróbować, jak wam będzie odpowiadała godzina 16. My sobie po Q&A-jemy troszeczkę. Q&A-jemy. O tak. Jaki jest twój ulubiony bohater z uniwersum Marvela lub DC? Pyta Patryk Kubiak. Ulubiony chyba Spider-Man i Batman, bo to są postacie, które nie są jakoś mocno przesadzone. Znaczy szczególnie Batman, który nie jest jakoś totalnie przegięty, bo tak naprawdę wszystkie jego zabawki, to wszystko to teoretycznie można zrobić, a on nie jest jakimś superbohaterem. Dobra, przesuwamy. Co byś zrobił, gdybyś się dowiedział, że żyjesz w Matrixie? Zapytał Bumblebee TF10. Czy skakałeś już na bungee? I jaki film z serii Transformers jest najlepszy? 1, 2, 3 czy 4? To jest już czwórka? Co byś zrobił, gdybyś się dowiedział, że żyjesz w Matrixie? No kurde, starałbym się, wiecie, nauczyć latać, nie? Jak Neo. Fajna zabawa by była. Czy skakałeś już na bungee? No niestety nie, ale bardzo bym chciał kiedyś. I jaki film z serii Transformers jest najlepszy? 1, 2, 3 czy 4? No jak sami słyszycie, o czwórce nawet nie słyszałem. Trójka jest najlepsza, jeżeli chodzi o efekty. Chociaż nie podoba mi się zmiana aktorki z Megan Fox na tą nową. A z jedynki, dwójki to zdecydowanie wolę jedynkę, jeżeli chodzi o fabułę. Zresztą ja w ogóle lubię pierwsze części filmów, gdzie ludzie się dowiadują dopiero, że są superbohaterami, albo w tym przypadku, że coś jest nie tak z rzeczywistością i tak dalej, i tak dalej. Także wiecie. Jest pierwszy telefon, jaki miałeś? Czemu tak rzadko Q&A zapytał grabiarz Brontozaur? Jaki był pierwszy telefon, jaki miałeś? A propos Matrixa. Nie wiem, czy kojarzycie z pierwszej części Matrixa, że tam był taki Nokia Banan, taka rozsuwana. Ona w rzeczywistości, bo to był mój pierwszy telefon. I w Matrixie ona tam na przycisk się otwierała ta klapka. Bzdura, bo w rzeczywistości ona się nie otwierała ta klapka, trzeba było ją po prostu ręcznie rozsunąć. Czemu tak rzadko Q&A? No bo jakoś tak, no nie jest to jakoś specjalnie oblegana seria, także stwierdziłem, że nie będę tego aż tak często wypuszczał. Adam Zieliński pyta, jaki masz zawód? Ktoś odpowiedział, kurier. No nie jestem kurierem. Ale jaki mam zawód, to nie będę na razie mówił. Może kiedyś. Jak szybko Tomek TP 111, jak szybko wymawiasz i wiele razy jeden wyraz, na przykład purpose, to zaczynasz się zastanawiać, czym jest ten wyraz. Tak, chyba każdy tak ma, to gdzieś tam podświadomie zaczynam po prostu, znaczy może nawet nie zastanawiam się, czym jest ten wyraz, tylko stwierdzam, że jakoś dziwnie brzmi, że to słowo jest dziwne. Czy lubisz jeździć rowerem? Pyta My Music Live. Lubię. Nawet bardzo lubię. Chociaż ostatnio nie mam rowera i na niego czasu przede wszystkim, ale jakoś tak, lubię, generalnie lubię. AJ Fishu, panie Purpose, mam do ciebie kilka pytań. Jaki jest twój ulubiony smak? Słodki. Chyba tak, słodki. Czy nagrałbyś z jakimś swoim widzem, gdyby cię bardzo o to prosił? No właśnie nie. Ludzie, którzy mnie o to bardzo proszą, jakoś, no nie wiem, no na złość może gdzieś wewnętrzne jakieś, nie, no na złość to jest źle powiedziane. Przede wszystkim nagrałem już z kilkoma osobami, które do mnie napisały, tylko że no muszę widzieć w tej osobie to coś, ten potencjał, to no to coś. Nie można tego nazwać, to jest to coś. No i wtedy chętnie z taką osobą nagrywam. Na przykład ostatnio do mnie napisała jedna osoba, jeden YouTuber i zobaczycie, bo niedługo z nim nagram. Co lubisz, a czego nie lubisz w nagrywaniu? O, super pytanie, AJ. Lubię samo nagrywanie, mówienie do was, bawienie się słowami, bawienie się grą. Wszystko to bardzo lubię. Nie do końca lubię wysyłać... znaczy nawet samo renderowanie, montaż też lubię. Nie lubię tylko wysyłać przez internet na YouTube'a, bo mam bardzo słaby internet ostatnimi czasy i po prostu no zajmuje mi to lata świetlne. Pozdrowisz mnie? Tak, pozdrawiam cię, AJ Fishu. Co wolałbyś?
Wystąpić w jakimś polskim filmie, czy mieć milion subskrypcji na YouTubie? Wersji 1337. Ale pytanie. Chyba milion subskrypcji na YouTubie. Bo wtedy bym się wkręcił do jakiegoś filmu. Żużel czy koszykówka? Oczywiście żużel, 6 wampirek. Proszę cię, Daniel, Gabryś, takich rzeczy to nie. Jaka była twoja pierwsza praca? Jaka była moja pierwsza praca? Byłem akwizytorem, ale to bardzo króciutko, przez miesiąc. A potem zostałem handlowcem, także tak, to była moja pierwsza praca. W zasadzie, no bo akwizytor to też troszeczkę handlowiec, także handlowiec. Mr. Blue 2000 pyta, czy jesteś listonoszem? Co byście się tak uparli na tego kuriera i listonosza? Powiem tak. Nie jestem listonoszem, nie jestem kurierem, ale mój zawód jest z tym w pewnym sensie związany. Tyle na razie musi wam wystarczyć. Jakie było twoje marzenie dzieciństwa? Rex, Dark, Minecraft. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Naprawdę nie pamiętam. A nie, no przede wszystkim być żużlowcem, tak. Jeździć na motocyklach i jeździć na żużlu, to było moje marzenie. W pewnym sensie w jakimś tam stopniu się spełniło, ale może o tym kiedy indziej, może zadacie takie pytanie. PP89. Dlaczego jesteś mężczyzną? Jeszcze przez Esz napisane. Jeżeli wiecie o co chodzi. Ile masz lat? 27. 27? Tak, 27. Wiecie, w pewnym momencie się zapomina, ile się ma lat. No to, no, już w pewnym momencie się nie liczy po prostu. Czy podasz tytuł swojego pierwszego filmu na YouTube? Nie podam, sprawdź sobie, wystarczy poszukać, tak zjechać na sam dół i będzie. Dobra, cześć Purpose, pisze Adriano. Na początku chciałbym ci pogratulować 50 widzów, dziękuję ci serdecznie. Czy nagrasz kiedyś odcinek z Vertezem, Gryplimem i Chris Crisisem z Minecraft na modach? Znaczy z każdym z osobna? Na pewno tak. Ale czy z całą trójką naraz? To raczej wątpię, bo to już jest przy takiej ilości osób, to się robi chaos i tak youtuberzy niespecjalnie chcą nagrywać. Dlaczego chciałbyś obudzić się w świecie gier? Bo ja chyba tak powiedziałem. Znaczy nawet nie w świecie gier, a w tym takim klimacie średniowiecznym. Tak, tam bym się chciał obudzić, że gdzie nie ma, no wiecie... takiego wyścigu szczurów i wszystko po kolei. Chciałbym kiedyś się w tamtym świecie obudzić. Na jakim youtuberze się wzorowałeś? Na Vertezie. Ja już to mówiłem kilkukrotnie. To był mój taki pierwszy youtuber, którego chciałem być taki jak on, no. Dobra. Dalej przelecimy troszeczkę pytań. Powiedz, czy nagrasz kiedyś For Story? Raczej nie. Raczej MMO w ogóle... No nie wiem, nie odnajduję się w MMO, tego typu MMO, żeby nagrywać to. Co byś wolał mieć? Moc latania, moc siły, moc laseru z oczu. No moc latania, no pewnie, że moc latania. Ha, jesteś... Listonosz lubię... Ha, jesteś z zawodu listonoszem. No nie, no... Co by z tym... Nie, nie jestem listonoszem. Julia TV, koma, dzielę na pół. Nie, akurat w aucie mojego taty cały czas się ta piosenka przewija. Akurat dzielę na pół, ta płyta jakoś nie przemawia do mnie. Raczej starsze płyty. Czemu masz takie ładne oczy, Wercialow napisała. Akurat teraz nie mam ładnego, bo coś mi wyskoczyło na oko, możecie zobaczyć. Leczę to właśnie. To się chyba... Jak nawet nie pamiętam, jak to się nazywa, ale generalnie coś mi tam wyskoczyło na oku. Jakby ktoś się pytał, co mam na oku, to tak. Coś takiego i leczę to. Żeby nie było, to powiedziała mi pani okulistka, że to nie jest choroba brudnych rąk czy coś, tylko to jest jakieś uczulenie. Chociaż winny się tłumaczy. Za jaką grą najbardziej przebadasz? Przypuszczam, że chodziło o przepadasz. No i to już chyba wszyscy wiedzą, że Diablo 2. Jakby ktoś przyszedł do twojego domu i spytał się, czy może z tobą nagrywać, to co mu odpowiesz? Mam nadzieję, że nikt nie będzie mnie nachodził w domu, ale jakbym kogoś spotkał na ulicy i mnie poprosił o wspólne nagranie, to przypuszczalnie bym się zgodził.
Purpose Asordin jest zły. Kazarian. Ja wiem, że wy konkurujecie, bo jesteście moimi ulubionymi widzami dwoma, którzy komentują mi praktycznie wszystko. Ale Asordin sam nie jest taki zły. Jakiego koloru jest śnieg? Teoretycznie śnieg nie ma koloru. Bo jest tylko, no wiecie, zamarzniętą wodą bez koloru. Ale no tak widzimy ją, że jest biały. Jakiego koloru są chmurki na niebie? Aha, to jest przypuszczalnie jakieś takie... znam to. Jakiego koloru są chmurki na niebie? Jakiego koloru są zazwyczaj firanki? Jakiego zazwyczaj pościel? Biały. Co pije krowa? Wodę. Ha, nie dało się mnie zrobić tak. Będziesz robił jakieś live'y? Nie. Nie lubię live'ów, nie będę robił live'ów, przepraszam. Herpes, ty chory człowieku, w pozytywnym znaczeniu. Aha, ale nie musisz czytać tego na głos, co przeczytałem. Sorry. Czy lubisz żelki? Uwielbiam, to jest mój ulubiony słodycz. Jakiemu klubowi z Polski kibicujesz? Nie będę odpowiadał na to pytanie, bo jeszcze z przeciwnego klubu moi widzowie się na mnie zdenerwują i będę miał przerąbane. Masz jakieś alergie? No, właśnie chyba mam. Właśnie się okazuje, że mam. Dobra. Troszeczkę przelecimy, bo tych pytań jest tu strasznie dużo. Dlaczego grabiesz Brontozaur znowu? Pyta, dlaczego jesteś zawsze głównym bohaterem w odcinkach Minecraft Machinima? No to chyba nie mnie trzeba pytać, tylko tego właśnie pana, który tworzy Minecraft Machinima. Bo, no nie wiem, no chyba lubi mój głos. Może po prostu. Bo tak, no wiecie. Dlaczego masz router Steppelink? Aha, to dlaczego napisałem, żebyś przeczytał. Super. Dobra, co ty tutaj masz? Sordinie, mój drogi, czyli drugi widzu, który zawsze... tak, Sordin, jesteś sławny, nawet ktoś napisał. Miałeś jakieś dziwne sytuacje na Pyrkonie? Nie. Nie. Normalnie było, sympatycznie. Jak myślisz, twoja widownia to w większości kobiety czy mężczyźni? I tu was zaskoczę, bo byłem przekonany, że mężczyźni, ale ostatnio coraz więcej kobiet do mnie pisze. Gdzieś w komentarzach, czy w prywatnych wiadomościach, także chyba to jest jakoś pół na pół. Wolałbyś mieszkać w mieście czy na wsi? Wolałbym mieszkać na przedmieściach, może w ten sposób, żeby zaczerpnąć troszeczkę tej wsi, ale jednak do miasta, do pracy, do sklepu mieć blisko. Czy byłeś w wojsku? No nie, nie byłem, bo akurat... no generalnie się wywinąłem, bo akurat w tym momencie, jak ja miałem iść do wojska, to zrobili wojsko zawodowe. W jakim stylu lubisz najbardziej chodzić, czyli się ubierać, przypuszczam? Jakiś garnitur, dres czy obojętnie? Lubię chodzić w garniturze, ale tak no na co dzień to... No na co dzień to tak. Jeansy, czarna koszulka. Tak jest najlepiej. Dobra, ostatnie pytanie. Losowanie. Które by to wybrać? Mam do ciebie dwa pytania. Norbi 2004. Mam nadzieję, że na nie odpowiesz. Czy nagrywałbyś z youtuberem, który ma 15-20 subów i przeszedł mutację, czy pozdrowisz mnie? Pozdrawiam cię, Norbi. A co do pierwszego pytania, no to już padła dzisiaj odpowiedź w tym Q&A-u. Musiałbym mieć ten ktoś, to coś, musiałbym zobaczyć w nim ten potencjał. Dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. No i trzymajcie się. Cześć.